Sobotnie popołudnie dla Platformy Obywatelskiej w Sanoku przebiegało pod dyktando zmian. Podczas trzeciego zjazdu członków PORP powiatu sanockiego dokonano m.in. wyboru przewodniczącego PO w powiecie sanockim. O stanowisko lidera PO w powiecie ubiegał się Sławomir Miklicz oraz Wacław Świerniak. Europoseł Elżbieta Łukacijewska bardzo dyplomatycznie wypowiadała się o szansach obu kandydatów. Bardzo szanuję obu, bo tak jak Sławek powiedział, ze Sławkiem tworzyliśmy te struktury, kiedy tutaj wielu pukało się w czoło, jak liberalna Platforma zagnieździ się na tym terenie, który był zdominowany przez AWS, a potem przez PiS. W trakcie przyszedł Wacek ze swoją wspaniałą grupą Szczaszyna i młodość połączyła się z doświadczeniem. I myślę, że tworzyliśmy i tworzymy wspaniałą mieszankę. I to są naprawdę, zresztą wszyscy Państwo, jak tutaj siedzicie, jesteście wartościowi ludzie, bo chcielibyście zmian w Polsce. W tajnym głosowaniu w obecności 39 delegatów za kandydaturą Sławomira Miklicza opowiedziało się 25 osób. Wacław Świerniak uzyskał poparcie 14 delegatów. Sławomir Miklicz został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie sanockim już po raz trzeci. Jak na gorąco komentowano wynik wyborów? Cieszę się, że większość delegatów poparła moją osobę na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No, jest to kolejna kadencja, którą delegaci i członkowie Platformy Obywatelskiej z powiatu sanockiego powierzają mi tą funkcję. No i oczywiście radość, ale też i świadomość tych obowiązków, które przed Platformą Obywatelską w najbliższym czasie i wyzwań, które będą stawiane, no i spełnienia tych oczekiwań, o których dzisiaj mówiliśmy też na zjeździe. Myślę, że struktura sanocka Platformy Obywatelskiej dokonała dobrego wyboru. Zresztą ta prezentacja, którą nam pan Miklicz zaprezentował, pokazał, jak te wyniki rosły, jak przy kolejnych wyborach Platforma dostawała coraz więcej w powiecie. Świadczą tylko o tym, że struktura jest dobra, jest zwarta i ma dobrego szefa, bo pamiętajmy, że tylko wspólna praca i dobry lider, dobre przewodzenie daje gwarancję wygranej i gwarancję sukcesu, a w powiecie te sukcesy są widoczne. Mamy wspaniałych ludzi w powiecie, mamy wspaniałych ludzi w kołach gminnych i myślę, że to również będzie takim motorem do tego, żeby w przyszłości jeszcze więcej udało się zrobić dla ludzi. Dla ludzi, nie tylko dla partii, ale przede wszystkim dla ludzi, dla miasta, dla powiatu. Główne cele, jakie stawia przed sobą nowy przewodniczący PO w powiecie sanockim? Wybory samorządowe, udział w kampanii prezydenckiej i wybory do Parlamentu Polskiego. Wybory samorządowe, trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, musimy zwiększyć własną reprezentację zarówno w Radzie Miasta Sanoka, w Radzie Miasta Zaburza, w Radzie Powiatu. To są te cele podstawowe. Myślę, że ten potencjał, który przedstawiałem Państwu we wcześniejszej prezentacji, on jest i na dzień dzisiejszy trzeba go wykorzystać. Jestem przekonany o tym, że w najbliższych, po najbliższych wyborach samorządowych jesteśmy w stanie decydować o tym, kto będzie sprawował władzę w tych dwóch miastach i w powiecie. Wykreowanie i wybranie posła z naszej ziemi, posła ziemi sanockiej. Ten potencjał, on jest, trzeba tylko popracować nad tym, aby kandydat, jeden z kandydatów przedstawionych przez nas w wyborach do parlamentu uzyskał mandat poselski i żebyśmy mieli swoją sanocką reprezentację, reprezentację ziemi sanockiej w parlamencie. To jest niezwykle ważne i to jest cel jak najbardziej realny. Jeżeli zmobilizujemy się i popracujemy nad tym, jesteśmy w stanie to osiągnąć. O tym, kto poza przewodniczącym znajdzie się w zarządzie powiatu Platformy Obywatelskiej, zadecyduje Rada PO w powiecie sanockim. Jednak znacznej rewolucji w tej kwestii, podobnie jak przy wyborach przewodniczącego, nie powinniśmy się spodziewać.